jak widzicie, proszę Państwa, uzyskaliśmy pewne ciężkie spustownice, kilka to musiało powstać rzeczywiście, żeby przez cały układ tej środek ten kurki do osób. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze zastosujemy inne urządzenie, bo to jest prądownica pianowa, natomiast zastosujemy jeszcze inne urządzenie na wyjściu. Będzie to wytwornica pianowa. Oczywiście wytwornica pianowa, z wytwornicy pianowej uzyskujemy zasięg rzutu do 5 metrów. Właśnie jakby to bezpieczeństwo wzrosło. Widzieliśmy, jak zachowują się panele fotowoltaiczne pokryte środkiem pianotwórczym. Natomiast to, co jest punktem kulminacyjnym dzisiejszego szkolenia, jest prezentacja przez nas innowacyjnego środka PV-STOP. Ten środek, nie ma tutaj żadnego logowania produktu. My ten środek jako OSP Miastkowo zakupiliśmy z własnych środków na potrzeby tego szkolenia. Bo gdzieś w internecie znalazłem ten produkt i reklamują to jako jedyny produkt, który w 100% pokrywa panele fotowoltaiczne i wygasza je od produkcji napięcia stałego. Przeczytam dane, jakie podaje producent, tak? PV-STOP to jedyne na rynku globalnym rozwiązanie, które bezpiecznie w 100% skutecznie izoluje dostęp światła do modułów fotowoltaicznych w każdych warunkach atmosferycznych. Eliminuje ryzyko porażenia prądem stałym o wysokim napięciu, działając jak płynna plandeka, wyłączając system fotowoltaiczny w kilka sekund. PV-STOP przylega do powierzchni modułu i nie może zostać zerwany przez wiatr, deszcz, grad lub śnieg, a po wyeliminowaniu zagrożenia można go po prostu zedrzeć bez spowodowania uszkodzeń systemu aż do 12 miesięcy po nałożeniu. PV-STOP to polimer na bazie wody, który po nałożeniu na system fotowoltaiczny tworzy blokującą światło powłokę. Pokryjemy jeszcze jedną warstwą z dalszej odległości, żeby zobaczyć, jak po prostu zachowuje się to tak z dalszej odległości, jak można to aplikować. Śmiało. Od dołu do samej góry nakładamy warstwę. Piana spowodowała, że straciliśmy tylko 10 V, a po pokryciu tym środkiem straciliśmy te 3 moduły jakby w ogóle, jakbyśmy je odpięli. W tej chwili mamy 123 V. Najpierw pokryjemy to tym środkiem PV-STOP. Jeżeli będziecie zainteresowani folderów, także do każdej gminy gdzieś tam przekażę wam materiały reklamowe, zobaczycie, poczytacie sobie. Dobra, aplikujemy z racji tego, że przewody zaczynają się od spodu palić, także aplikujemy ten środek, zobaczymy, jak się będzie instalacja zachowywała. Śmiało, startujemy. Od dołu do góry. 70, 65. Jakbyśmy dołączali do tego? Zostało to wyłączone. Elektrycznie wymagane jest jedynie częściowe, około 40% pokrycie środkowej części modułu. My te moduły zalewaliśmy całe, tak? Więc no nie wiem. Skontaktujemy się też z przedstawicielem, też będę miał pytania, mamy to nagrane, zobaczymy, jak to wygląda. Przystępujemy do akcji gaśniczej. Proszę Państwa, w tej chwili jest podawany środek pianotwórczy w prądownicy wodnej. Niemniej jednak jest przepuszczona linia gaśnicza, także jeszcze te, żeby powiedzieć, pozostałości środka pianotwórczego przepływają. Teraz, jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda ta powłoka na tych panelach, można podejść z obejrzeć. W minucie, dwóch powinna powłoka zastygnąć, było za dużo, ale też ciekawi jesteśmy, jak to będzie schodziło później po zastygnięciu. Jeżeli ta powłoka nie powinna zostać zmyta przez wodę, dlatego też zobaczymy, jak to się będzie zachowywało właśnie, jeżeli będziemy aplikować na tą powłokę wodę. Jednak zmywa. Dobra. Teraz tak.
Dobra, tutaj poczekamy. Na prawych panelach była piana kładziona, tak? Także mniejszym strumieniem i troszeczkę z większej odległości na ten lewy panel. Delikatnie, tylko dolną warstwę. Zobaczymy, czy to będzie się zgubało. Dobra. Widać, że spływa. Także my... Jedyne, co można potwierdzić, to, że w 100% ten środek wyłącza produkcję prądu, tak? I napięcie stałe spada. Coś takiego było na filmach instruktażowych tego produktu. Także zdecydowanie, tak mój wniosek jest, że tam było raz, że tego za grubo nałożone, nie było tego czasu do wyschnięcia. Natomiast tutaj, jak była wysoka temperatura, ten środek zdecydowanie szybciej wyszedł i utworzył nam tą tak zwaną polimerową plombekę. Proszę bardzo. Także coś takiego tworzy się z tego środka. W samym panelu nie może zapalić się nic. Jeżeli są źle zarobione styki, to wtedy, jeżeli mamy słabe łączenie się kabli, to nam może stworzyć łuk, który jest niebezpieczny. Tak, to jest po prostu łuk, który zresztą tam mieliśmy pokazane, że to po prostu jest ogień, tak? I to tylko i wyłącznie polega na tym, że jeżeli są źle dobrane końcówki lub słabo zarobione, to wynika z błędu instalatorskiego, że może to się po prostu zapalić.